Tłumaczenie Rafał Czepczur. Czyta Samuel Bukowski. Walter Veit w kazaniu pod tytułem Przyjmij obfitszą sprawiedliwość. Kochający niebiański Ojcze, to dotyczy Ciebie i Twojej sprawiedliwości. Tak więc chcemy, aby to było właściwie poprowadzone. Zatem dopomóż nam w imieniu Jezusa. Amen. Tytuł tego kazania to Przyjmij obfitszą sprawiedliwość. Przeczytajmy Mateusza 5 rozdział, zaczynając od 17 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A potem jest napisane, kto znajdzie się w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. A teraz główny werset. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wyobrażacie sobie, jak czuli się bohaterowie? Jezus powiedział, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Myślę, że tamto zgromadzenie doznało wstrząsu anafilaktycznego albo ataku serca. To byli święci ludzie, kapłani. Byli kompletnym przykładem sprawiedliwości, jak sądzili. A tu nagle ci nędzni ludzie, wielu z nich to wieśniacy, usłyszeli, że jeśli sprawiedliwość ich nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, to nie wejdą do Królestwa Niebios. To niemożliwe żądanie. Wtedy po prostu wychodzisz ze zgromadzenia i mówisz, poddaję się, jedzmy i pijmy i żeńmy się, bo jutro pomrzemy. Zatem co to tak naprawdę znaczy? Jezus powiedział, słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz zabijał, a ktokolwiek by zabił, będzie winien sądu. Ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu. A ktokolwiek rzecze bratu swemu, raka, będzie winien rady. A ktokolwiek rzecze błaźnie, będzie winien ognia piekielnego. A tak, jeśli byś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź. Pierwej się pojednaj z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój. Mateusza 5, od 21 do 24. A zatem Jezus przyszedł nie po to, aby zaniechać, pozbyć się czy unieważnić prawo, lecz po to, aby je wypełnić, by pokazać nam wielkość prawa, co prawo oznacza, jaki charakter powinniśmy mieć, jak żyć w harmonii z prawem. Faryzeusze jednak nie spełniali standardu. Sprawiedliwość wasza musi być większa niż faryzeuszów. Jezus nie przyszedł obniżyć standard, ale go podwyższyć. Powiedział, słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz cudzołożył, ale ci ja wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swojem. Mateusza 5, od 27 do 28. A więc standard jest wywyższony na taki poziom, którego żaden człowiek nie jest w stanie osiągnąć. A jedynym sposobem przewyższenia sprawiedliwości ludzi tego świata jest posiadanie sprawiedliwości Chrystusa.
a więc musi być ona przypisana. Zatem usprawiedliwienie z wiary jest sercem Ewangelii. Bez tego komponentu naszej wiary jesteśmy zgubieni. Każdy z nas jest zgubiony. Dlatego Marcin Luther napisał: jeśli doktryna o usprawiedliwieniu zaginie, to w tym samym czasie wszystkie chrześcijańskie doktryny zaginą. Doktryna o usprawiedliwieniu jest głową i kamieniem węgielnym. Ona jedynie rodzi, odżywia, buduje, zachowuje i broni Kościół Boży. Bez niej Kościół Boży nie może istnieć ani przez godzinę. Kiedy doktryna o usprawiedliwieniu upada, to upada wszystko. Czytamy w Jana 6:53 i rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Wesley starał się wyjaśnić, co oznacza spożywanie ciała i picie Jego krwi. Napisał: spożywanie Jego ciała to jedynie inna ekspresja wiary. To po prostu wiara. Innymi słowy, musisz uwierzyć, że On okryje cię swoją sprawiedliwością, że On przypisze ci i udzieli ci swej sprawiedliwości, że to On będzie żył w tobie. Kto je ciało moje, a pije krew moje, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Kto je ciało moje i pije krew moje, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie pożywa i on żyć będzie przeze mnie. Jana 6:54-57. Charakter Boży musi być przyswojony, a jedynym sposobem na to jest pozwolenie Mu zamieszkać w nas, pozwolenie Mu działać w nas. To jedyny sposób. Niemożliwym jest dla nas, abyśmy o własnych siłach uciekli z otchłani, w której jesteśmy zatopieni, ponieważ jesteśmy źli. Jesteśmy źli, więc potrzebujemy mocy zewnętrznej, by to osiągnąć, a wspaniała doktryna o usprawiedliwieniu jest kamieniem węgielnym chrześcijaństwa oraz skałą potknięcia, ponieważ wszystkie religie, oprócz prawdziwego chrześcijańskiego protestantyzmu, negują ten element w religii. Czy to znaczy, że skoro Chrystus mieszka w nas, to nie mamy nic do roboty? Nie. Dopóki szatan szaleje, musimy pokonywać własne ja. Jest zestaw grzechów do przezwyciężenia, a zatem dopóki życie będzie trwać, nie będzie żadnej przerwy, żadnego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć: osiągnąłem pełnię. Nigdy. Dopóki życie będzie trwać. Uświęcenie jest rezultatem trwającego całe życie posłuszeństwa. Ciągła walka przeciwko zmysłom cielesnym musi być toczona. Musimy być wspomagani przez udoskonalający wpływ łaski Bożej, która pociągnie umysł w górę i przyzwyczai albo wyćwiczy do rozmyślania nad czystymi i świętymi rzeczami. Przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu, bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Rzymian 8:7. To nie unieważnia zakonu, ponieważ w Rzymian 3:31 pisze: czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. A więc skoro przez żadne nasze uczynki czy zasługi nie możemy zasłużyć na zbawienie, to zbawienie musi być wyłącznie z łaski. To jedyne rozwiązanie. Oto protestantyzm. Oto adwentyzm, który naucza, że zbawienie jest całkowicie z łaski. Możecie o tym przeczytać w książce pod tytułem Wiara i uczynki. Martin Luther zawsze potrafił to fajnie ująć.
Dziś będę plagiatorem, gdyż nie potrafię tego ująć lepiej niż on. A czytamy w duchu proroctwa, że Luther miał właściwe zrozumienie odnośnie tematu usprawiedliwienia. Zatem równie dobrze mogę studiować to, co Luther miał do powiedzenia w tym temacie. Pisze, oto co prawdopodobnie jest głównym podziałem Ewangelii. Są dwa rodzaje sprawiedliwości. Justitia aliena, obca sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość lub sytuacja sądowa to donum. Tyle tych łacińskich słów on tu używa. I nazywa tą obcą sprawiedliwość coram Deo. Deo to Bóg, a coram znaczy w obecności Boga, a więc tą obcą sprawiedliwość, która jest spoza nas, możemy mieć tylko w obecności Bożej. Coram Deo. I dalej pisze o innej sprawiedliwości, którą nazywa coram mundo. A co to jest mundo? Mundo to ten świat, a zatem mamy sprawiedliwość, która pochodzi z tego świata, nasze dobre uczynki i to, co robimy, by być zasłużonymi na tym świecie. I pisze on, że te dwie sprawiedliwości są całkowicie inne. Jedna jest nadęta, jak sprawiedliwość faryzeuszy, coram mundo, a druga to sprawiedliwość, która pochodzi bezpośrednio od Boga. Zatem sprawiedliwość coram Deo staje się naszą sprawiedliwością jako boski dar. Nie zostaje wlana w nas, nie jest ona nasza. Zawsze jest darem, który pochodzi z zewnątrz. Pisze on, że jest to doskonała sprawiedliwość, którą otrzymujemy od Chrystusa. Jest ona nam obca i jest to sprawiedliwość, która sprawia, że jesteśmy w porządku wobec Boga, a otrzymać ją możemy tylko przez wiarę. Oto serce chrześcijańskiej nauki. Fajnie on to ujął. Nazywa to sprawiedliwe dzieło w języku niemieckim. Ein fröhlicher Wechsel. Co oznacza najszczęśliwsza wymiana. Zatem wymieńmy moją żałosność na jego doskonałość. To najwspanialsza wymiana. Pisze on tak. Wcześniej nie miałem pana ani króla, ale byłem pod panowaniem diabła. Te więzy zostały zerwane, a ich miejsce zajął Jezus Chrystus. Pisze on, jest nowa perspektywa. Luther znalazł w sobie mocną obronę i rzekł, to nie ja teraz jestem sądzony, ale to Chrystus, który mnie okrywa i wygłasza kazanie, które możecie znaleźć na stronie. Tytuł kazania to Dwa rodzaje sprawiedliwości. Przyjrzeliśmy się dwóm aspektom. Chcę wam przeczytać co nieco z tego kazania, ponieważ nikt nie może tego lepiej napisać. Uważam, że to zdumiewające. Są dwa rodzaje chrześcijańskiej sprawiedliwości, jak też są dwa rodzaje grzechu człowieka. Pierwszą jest obca, zewnętrzna sprawiedliwość, odniesienie do sprawiedliwości Chrystusa. To sprawiedliwość Chrystusa, który usprawiedliwia przez wiarę, jak to pisze w 1 Koryntian 1:30. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A w Jana 11 od 25 do 26 i rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Oraz Jana 14:6, jam jest droga, prawda i życie. Dlatego też człowiek może z pewnością pokładaną w Chrystusie powiedzieć, moje jest Chrystusa życie,
postępowanie i mówienie. Jego cierpienie i umieranie jest moje tak, jakbym żył, czynił, mówił, cierpiał i umarł jak on sam. A więc wszystko, co dotyczy mojej sprawiedliwości, jest darem od Boga, a życiem w typie, jakie prowadził. Ja żyję w nim. I używa przykładu, pisze, tak jak pan młody, oblubieniec, posiada wszystko, co należy do oblubienicy, oni mają wszystko wspólne. Dla nich bowiem wszystko jest wspólne, gdyż są jednym ciałem. Zatem Chrystus i Kościół są jednego ducha. Błogosławiony Bóg i Ojciec łaski według Piotra przyznał nam wielkie i cenne dary. Paweł pisze w 2 Koryntian 1 od 3 do 4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy, który nas cieszy w każdym ucisku naszym. A więc jest związek, który jest jak małżeństwo. Jest to boski związek. Izajasza 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. On jest nam dany ze wszystkimi korzyściami, w pełni, jeśli w Niego wierzymy, jak czytamy w Rzymian 8:32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. A więc jeśli jesteśmy oblubienicą Chrystusa, to rozumiemy, że wszystko, co ma, dzieli się tym z nami, nawet władzą całego wszechświata. To niesamowite. Tak jak ojciec i matka panują nad dziećmi, tak Chrystus i Jego oblubienica będą panować przez całą wieczność. Czytamy w duchu proroctwa, że odkupieni ludzie osiągną wyższy poziom od aniołów, którzy nigdy nie upadli. Niesamowite zdanie. Wyższy nie w sensie intelektu, czy wzrostu, czy w jakimkolwiek sensie coś, co miałoby cię nadymać. Wyższy w sensie zrozumienia sposobu myślenia Boga, ponieważ żaden anioł nie był nigdy odkupiony z grzechu. Żaden. Jednak upadły człowiek został odkupiony z grzechu oraz od jego konsekwencji. Ludzkość jest w pewnym sensie zaszczepiona przeciwko temu wirusowi, ponieważ wirus spowodował tyle cierpienia. Ile łez się wylało na tym świecie z powodu wirusa grzechu? Nikt nie jest tak zaszczepiony przeciw grzechowi, jak ci, którzy rozumieją istotę grzechu i rozwiązanie. Oto dlaczego ludzkość będzie gwarancją tego, że grzech nie powstanie po raz drugi. W tym sensie mamy zrozumienie tego, co znaczy cierpieć konsekwencje grzechu. Wesley pisze, sprawiedliwość Boża to oznacza czasem wieczny Bóg, w czym zawarta jest sprawiedliwość oraz miłosierdzie. Sprawiedliwość ta nazwana jest Bożą sprawiedliwością, ponieważ Bóg ją ustanawia, objawia, przygotowuje, udowadnia, daje i koronuje. W tym wersecie oznacza ona wszelką korzyść Bożą poprzez Chrystusa dla zbawienia grzesznika. Dwojakie objawienie o gniewie i o sprawiedliwości. Pierwsze z nich, mało znane naturze, objawione jest przez prawo. Drugie, zupełnie nieznane naturze, objawione jest przez Ewangelię. A więc ta sprawiedliwość jest całkowicie nieznana ludzkości. Ludzkość nie może jej pojąć. Ludzkość zawsze chce prezentować swoją własną sprawiedliwość.
Dlatego wszystkie religie odrzucają tą główną doktrynę wiary chrześcijańskiej. A więc zbawienie jest tylko i wyłącznie przez sprawiedliwość Chrystusa. W Rzymian 1:18 pisze, że gniew Boży objawia się przeciwko tym, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. A więc albo zatrzymujesz prawdę w sprawiedliwości, albo zatrzymujesz prawdę w niesprawiedliwości, w zależności czy masz cielesny, ziemski pogląd na sprawiedliwość, czy niebiański pogląd na sprawiedliwość. Potem Luther pisze, wreszcie w tym samym liście, rozdział 3, wiersz 28, to wymazanie nazwane jest sprawiedliwością Bożą. I cytuję, człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę. Oto nieskończona sprawiedliwość, która pochłania wszystkie grzechy w jednej chwili, gdyż niemożliwym jest, żeby grzech istniał w Chrystusie. Ładnie to ujął. Jeśli jesteś okryty sprawiedliwością Chrystusa, to grzech jest połknięty, gdyż grzech nie może istnieć w obecności Chrystusa. To jest niemożliwe. Cytuje on Psalm 31. W Tobie, Panie, nadzieję mam. Niech nie będę zawstydzony na wieki. W sprawiedliwości Twojej wybaw mnie. Nie pisze tu, w sprawiedliwości mojej wybaw mnie, ale pisze, w sprawiedliwości Twojej wybaw mnie. To jest sprawiedliwość Chrystusa. Psalm 71, werset 2. Wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości. Luther pisze, nazwał to dzieło Pana. W wielu ustępach wyznanie, moc Boża, łaska, prawda, sprawiedliwość, to wszystko to imiona wiary w Chrystusa. Drugi rodzaj sprawiedliwości to nasza poprawna sprawiedliwość i to nie dlatego, że sami ją wypracowaliśmy, ale dlatego, że wypracowaliśmy ją z pierwszą i obcą sprawiedliwością. A zatem mamy drugi rodzaj sprawiedliwości. Możesz mieć sprawiedliwość, jaką mieli faryzeusze, która wypływa wyłącznie z Twojej natury. Ale ta sprawiedliwość nigdy nie doprowadzi Cię do nieba, ponieważ omija cel. A zatem jak rozróżnić uczynki, które wypływają ze sprawiedliwości Chrystusa, od uczynków wypływających z własnej sprawiedliwości? Pisze on, nie dlatego, że Twoje uczynki wynikają tylko z siebie samego, dlatego, że działasz w jedności z Bogiem, ale dlatego, że działamy wraz z początkową i obcą sprawiedliwością. To jest ten sposób życia korzystny w dobrych uczynkach. Przede wszystkim zabijanie ciała oraz krzyżowanie rządz z szacunkiem do samego siebie. Oto klucz, by rozróżnić sprawiedliwość, którą Bóg zaszczepia, od sprawiedliwości, która wydaje się, że wygląda tak samo, ale posiada samolubne motywy. Własna sprawiedliwość, samosprawiedliwość, zawsze będzie nadęta, zawsze będzie mówić, jestem lepszy czy lepsza od kogoś innego. Albowiem, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami. Galacjan 5:24. Ta sprawiedliwość składa się z miłości bliźniego. Jest wiele odniesień w tym temacie. A więc krzyżowanie ciała jest sposobem na to, by pozwolić sprawiedliwości Chrystusa dokonywać dobrych uczynków. Ludzie zawsze mówią, jestem usprawiedliwiony przez wiarę i mam sprawiedliwość Chrystusa i w ten sposób jestem zbawiony, więc nie mam nic do roboty. Nie, musisz działać. A więc co jest nie tak z moimi dobrymi uczynkami? Twoje uczynki są bez znaczenia, nic nie znaczą, dopóki Chrystus nie zacznie robić dobrych uczynków w tobie. I nie możesz przypisywać sobie zasług za te dobre uczynki, ponieważ to Chrystus działający w tobie wykonuje dobre uczynki. I dopiero takie uczynki są w 100% do przyjęcia przez Boga, zaś twoje własne są absolutnie nie do przyjęcia. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jana 3:6. Ta sprawiedliwość występuje przeciwko pierwszej, ponieważ zawsze stara się pozbyć starego Adama i zniszczyć ciało grzechu. W związku z tym nienawidzi własnego ja, a kocha bliźniego.
nie szuka swego. To bardzo trudne rozróżnienie. Sprawiedliwość naśladuje przykład Chrystusa i jest przemieniona w Jego jasności. Przeczytam wam coś rewelacyjnego z kazania Lutra. Czytamy w Rzymian 6:19, że ta sprawiedliwość stoi naprzeciwko naszym rzeczywistym grzechom. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Zatem przez pierwszą sprawiedliwość wznosi się głos oblubieńca mówiący duszy: jestem twój. Lecz przez drugą sprawiedliwość wznosi się głos oblubienicy, która odpowiada: jestem twoja. I wtedy małżeństwo jest sfinalizowane, staje się mocne i pełne według Salomona: mój ukochany jest mój, a ja jestem jego. Odtąd dusza nie szuka własnej sprawiedliwości, ale ma sprawiedliwość Chrystusa i dlatego szuka tylko dobra innych. Zastanawiam się, jak to odebrali katoliccy słuchacze za jego dni. Musieli doznać szoku. Odtąd dusza nie szuka własnej sprawiedliwości, ale ma sprawiedliwość Chrystusa i dlatego szuka tylko dobra innych. Więc jak to rozróżnić? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Filipian 2:5. Pisze on także: nie tak jak faryzeusz, który się sam u siebie modlił: dziękuję Tobie, Boże, że mnie jest jako inni ludzie, gdyż on był zadowolony z nędzy innych. W każdym razie nie chciał, aby oni byli jak on. To prawda. Faktycznie wywyższał się, ponieważ ten drugi był nędznikiem, czuł się lepszym. A już na pewno nie chciał być taki jak tamten. To rodzaj kradzieży, gdzie człowiek uzurpuje sobie rzeczy dla siebie. Raczej to, co ma, zatrzymuje dla siebie i nie przypisuje Bogu tego, co jest od Niego. On nie służy ludziom tak, jak oni, aby być takim, jak inni ludzie. Ludzie takiego rodzaju chcieliby być jak Bóg. Samowystarczalni, zadowoleni z siebie, wychwalają samych siebie, nie odpowiadają przed nikim. Tak można rozpoznać różne rodzaje sprawiedliwości. Jednak Chrystus tak nie myślał. Nie to było Jego mądrością. Zrzekł się tego przed Ojcem i opróżnił samego siebie, niechętny korzystania ze swej pozycji wobec nas. Niechętny, by różnić się od nas. To niesamowite. Dla naszego dobra stał się jednym z nas i przyjął postać sługi, to znaczy poddał się on pod działanie złego. Zgodnie wziął na siebie nasz grzech i naszą karę i mimo, że te zwycięstwa były dla nas, to jednak czynił to, jakby zwycięstwa te były dla Niego samego. Jeśli chodzi o związek z nami, to choć miał moc, by być naszym Bogiem i Panem, z pewnością miał taką moc. To jednak nie wykorzystał jej, lecz pragnął stać się naszym sługą. Nie powinniśmy być zadowoleni z siebie. Czy to nie jest niesamowite, że Chrystus według zrozumienia Lutra opróżnił siebie samego z tej mocy, którą miał prawo dzierżyć? W przeciwieństwie do faryzeuszy nie mówił: cieszę się, że nie jestem taki jak jeden z nich, ale przyjął postać jednego z nich, aby go zbawić. Faryzeusz nigdy by tak nie postąpił. Luther pisze: kiedy stoimy na pozycji własnej sprawiedliwości, mądrość lub moc jest wyniosła lub gniewna wobec tych, którzy są niesprawiedliwi, głupi lub słabsi od nas. A
A to jest największe wypaczenie. Sprawiedliwość działa przeciwko sprawiedliwości, wiedza przeciwko wiedzy, moc przeciwko mocy, bo jesteś mocny nie po to, abyś słabego uczynił słabszym poprzez ucisk, ale po to, abyś uczynił ich mocnymi przez podniesienie ich i wstawienie się za nimi. Jesteś mądry nie po to, aby się śmiać z głupców i uczynić ich jeszcze głupszymi, ale abyś ich nauczył tak, jak sam chciałbyś być nauczony. Twoja sprawiedliwość, którą możesz dowieść przebaczając niesprawiedliwemu, a nie żebyś tylko potępiał, ubliżał, osądzał i karcił, bo taki jest nam dany przykład Chrystusa. To musi być bardzo trudne do zrobienia. Zatem jeśli Chrystus działa w tobie, to zawsze będziesz mieć empatię, sympatię, zawsze będziesz miły, będziesz tolerancyjny wobec słabszych. Jednak cielesna natura człowieka usilnie buntuje się, rozkoszuje się wymierzeniem kary. Szczyci się własną sprawiedliwością, a także hańbą oraz wstydem bliźniego z powodu jego niesprawiedliwości. Martin Luther umiał dobrze wyjaśnić tę różnicę. A my mamy dziś główny problem w naszych zborach w tej kwestii. A to dlatego, że tyle ludzi chce dodać nieco własnego ja. Chcą wnieść jakiś wkład. Chcą być doskonali we własnej sprawiedliwości, bez pośrednika. Nigdy nie będziecie doskonali we własnej sprawiedliwości bez pośrednika. Nawet jeśli stwierdzicie, że Bóg wam ją dał, to nie staniecie się sprawiedliwi. Zawsze będzie to przypisana i udzielona sprawiedliwość. Jedynym sposobem, by żyć sprawiedliwie, to Chrystus mieszkający w was. Oto serce usprawiedliwienia. To nie wyklucza posłuszeństwa. To podnosi posłuszeństwo do poziomu, którego my sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Zatem kiedy Biblia mówi, takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, to jest to dokładnie to, co musimy osiągnąć. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7. Reasumując, doktryna o usprawiedliwieniu nie podlega negocjacji. Jest kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. Nic nie mogę zrobić. Poprzeczka jest zawieszona wyżej, niż mógłbym sięgnąć. W każdym z nas jest faryzeusz. Kiedy patrzymy na bliźniego, bądź współwyznawców, to w każdym z nas jest coś, co ten czyni źle, albo niewystarczająco dobrze, albo coś, w czym go przewyższamy i tym podobne. Ale nie tak było z Chrystusem. Ta cielesna natura, to ciało musi być stłumione. W tobie musi być Chrystus. To wymaga trochę praktyki. Kiedy widzimy ludzi wchodzących z 5 kolczykami w uszach i 5 kolczykami w nosie, a do tego mających 45 tysięcy tatuaży, to jakie jest nasze pierwsze odczucie, gdy na nich spoglądamy? Czy to uczucie sprawiedliwości, którą Chrystus chciałby przez was zaprezentować? Czy jest to raczej uczucie faryzejskie? Tak. Pamiętam jedno ze spotkań, które odbyło się w Północnej Ameryce, podczas którego wszedł człowiek ze swoim gangiem, z łańcuchami w rękach. To był gang motocyklowy. Widziałem, jak wchodził. Było tak nieuprzejmie.
Jednak podszedłem do nich i powiedziałem: witam, są jeszcze wolne miejsca z przodu, może zechcecie sobie usiąść? No i usiedli z nogami opartymi o coś i tak leżąc słuchali. Myślę, że mamy gdzieś nagranie świadectwa tego człowieka. Mówiłem to wiele razy, ale ta historia ma ciekawy morał. Ten człowiek powiedział: nienawidzę tych całych kaznodziei. Przyszedłem tutaj po to, aby roznieść to miejsce i przegonić was stąd. Bo to właśnie robią. Przyjeżdżają i niszczą zbory. Ale skoro mnie zaprosiłeś... Na końcu się rozpłakał i oddał swoje serce Bogu. Bo dlaczego człowiek jest w takim stanie, w jakim jest? Ponieważ byliśmy poddani szatanowi. Byliśmy w pułapce. Nie ma niczego na tym świecie, co ten świat mógłby nam zaoferować. Więc jeśli ktoś wkłada 500 kolczyków do nosa i 400 do uszu, to po prostu woła o pomoc. To wołanie o pomoc, nic więcej. Musimy przyswoić charakter Chrystusa, nie patrzeć na innych oczami faryzeusza i nie mówić: cieszę się, że nie jestem taki jak on, czy tak jak ona. Ale musimy zadać sobie pytanie, jak szatan związał tą osobę, że jest w takim stanie, w jakim jest? Oraz po co Jezus przyszedł? Żeby ocalić sprawiedliwych? Nie. Powiedział, że przyszedł ocalić grzeszników i tych, którzy się zgubili. A więc taka jest postawa dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Ona nie neguje dobrych uczynków, ale podnosi dobre uczynki do poziomu, którego my nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie znaczy to, że nie upadniemy i że będziemy zawsze utrzymani w tej bańce sprawiedliwości, ponieważ ludzka natura będzie się temu sprzeciwiać. Mamy zbyt wielu ludzi w naszych zborach, którzy nauczają, że musisz stać się bezgrzeszny, doskonały. Biblia oraz duch proroctwa wyraźnie nauczają, że nigdy nie nadejdzie czas, kiedy będziesz mógł powiedzieć: jestem bezgrzeszny. Poza tym wyraźnie naucza, że nigdy nie osiągniemy doskonałości charakteru Boga. I że będziemy stale dążyć i wzrastać przez całą wieczność. Kiedy przyjdziemy na naradę Bożą, znajdziemy nowe i niesamowite rzeczy w historiach, które czytaliśmy. Każda historia ma tysiące poziomów. Prawdopodobnie jest nieskończona liczba poziomów, których nigdy nie dostrzegaliśmy. Będziemy stale wzrastać i wzrastać, nawet w niebie. I tylko Duch Boży może nas podnieść stąd, gdzie jesteśmy teraz, do tego, kim możemy się stać, a wzrost nigdy się nie skończy. Ten komputer nigdy nie powie: dysk pełny. Przenigdy. Nie wyobrażam sobie nawet, jak to będzie. Powiedzieć teraz, że jesteśmy doskonali, to znaczy powiedzieć, że już nigdy nie potrzeba nam Chrystusa. To jest stanowisko przeciwne do najprostszych nauk Biblii. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jedyna sprawiedliwość jest Jego sprawiedliwością. To On musi nam jej udzielić. Jedyne uczynki, które są dopuszczalne dla Boga, to uczynki Chrystusa działającego w nas, to znaczy całkowita zależność po wszystkie czasy. Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Amen. Thank you.
Hi YouTube, I'm Walter Veit from Amazing Discoveries. If you'd like to learn more or you would like to subscribe, then click visit our webpage, donate, share, and we would like to hear from you.